Puchnia Warszawska, proszę Państwa. Jesteśmy u Kateryny Napiórkowskiej, ale nie wiadomo, czy ona tu jeszcze jest, ta Katarzyna Napiórkowska Gallery, Art Gallery. Proszę Państwa, o co chodzi? Dzisiaj mówimy o tym, żeby Polak żył, myślał, postępował po polsku. Jesteśmy na Starówce, jak Państwo widzą, i dużo jest obcych, no, gości jest po prostu z Ameryki, z Anglo-Ameryki, Białystok, z tych. Chociaż oni z Anglo-Ameryki, Białystok to rzadko, nie chcą tu. Ale, no cóż, ci co są, to mają taki fajny wzrok. W prostranstwo wsielennej się patrzą, gdzieś tam się patrzą. Natomiast ci co są stąd, tubylcy, czyli Polacy, to są tak wścibsko gapiącym się narodem, że ciebie obserwują od góry do dołu, tak jak to wiecie Państwo, mówimy od paru lat i nie zmieniamy logiki, opcji. Dlaczego? Dlatego, że sposób myślenia człowieka powinien być logiczny. Człowiek powinien myśleć logicznie, proszę Państwa. Kup, kup, jakieś chusty, kup, kup, jakieś szale, gdy nadaje nasze radio. To FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrumpf. No i to muzeum, proszę Państwa, co Państwo widzą, to jest w całej okazałości. To było tylko kawałek tu na rogu, a teraz jest ono bardzo duże i tak zrobili to muzeum jako wielkie, że nikt do niego nie chodzi. Swego czasu znałam, proszę Państwa, tu kierowniczkę. Bardzo miła kobieta i dużo się działo. Było mniejsze o połowę i coś się działo. I koncerty były, proszę Państwa, w tym naszym Muzeum Warszawy. I wszyscy, naprawdę wernisaże, chociaż ci ochroniarze, no to wiadomo, że różnie zachowywali się, ale zawsze na wysokości zadania stawała pani kierowniczka, pani dyrektorka, która bywała w Muzeum Powstania Warszawskiego i wielokrotnie wracałyśmy z nią razem. I ona mówi, że właśnie nic się nie dzieje teraz w tym muzeum. Sama ta była kierowniczka, mówiła, że teraz nic nie dzieje się ciekawego w Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy. Dlaczego? No dlatego, i gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Jak jest tego mydła i powidła. Bardzo dużo, proszę Państwa, jak Polak nie myśli po polsku, tylko Polak myśli po żydowsku. No to o co chodzi? Nawet Żydzi powinni myśleć tak, jak Pismo Święte nakazuje. Przecież prorok Izajasz mówił, że my jesteśmy winni. Prorok Izajasz jako Żyd, który pisał o śmierci Jezusa Chrystusa, czyli tego, który ma zbawić świat. Tutaj mam muzeum, proszę Państwa, słowackie. Zapraszamy, koncerty dawałyśmy tam kilka razy. No cóż, idziemy, proszę Państwa, przez ten barbakan do Małki. Oczywiście samochodem jedziemy, proszę Państwa, cicho, cicho, nożnym. No, ale jedziemy, się to wszystko porusza, tego Pana pozdrawiamy. Zapraszamy do naszej parady wszystkich, gdy nadaje nasze radio. To FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Paradę możemy sobie sami zrobić, nie musimy się tam do jakichś tam, ale na LGBT przyłączyć trzeba, na LGBT, proszę Państwa, od 20 kwietnia, 21 kwietnia zapraszamy. No, także proszę Państwa, przejedziemy przez cały ołtarzyk kotów i możecie Państwo sobie te koty już nabyć, kupić. No jest, jest, są koty, firma koty, są koty, o, tylko słońce nam troszeczkę błysk robi, blask, proszę Państwa, idziemy, jakoś przez ten barbakan przejdziemy, może przejść, musi, damy radę sobie, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę. Proszę Państwa, kupcie, kupcie, bo trzeba kupić. Przyjeżdża też, jak jeżdża, to wszędzie wszystko kupuje, ale już teraz zaczynam wyrzucać, bo rozdaję przecież też, no, w ten sposób, gdy nadaję nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Kościółki faryzejskie, zapraszamy na modły, proszę Państwa. Teraz akurat te święta się skończyły, ale przecież modły się nigdy nie kończą. Tutaj nasze kochane zagraniczne, one po prostu pierwszy raz tutaj są, to my się tam im co nie mamy dziwić. Natomiast Polacy gapią się tak wścibsko na każdego, że szok, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Już jesteśmy u Małgi, jesteśmy blisko. Proszę Państwa, wiecie, nagrywam filmy. Tak.
Rechodówkach Warszawy. Rechodówki Warszawy. I proszę Państwa, i dzwoni, i profi kredyt, jakiś facet, głos niepolski. To samo można powiedzieć lichwiarzowi, samo można powiedzieć, jak to wszystko jest, proszę Państwa. Są to te głosy takie niepolskie, to albo żydowskie, albo jakieś, wiecie Państwo, kto banki prowadzi, kto ma smykałkę do kręcenia. To nie trzeba kraść tak dosłownie, jak to myśleli. To nie ma teraz tych takich wojen, jak dosłownie myśleli. To są wojny hybrydowe. Kraść można inteligentnie, wyprowadzając skarb Polski za granicę, proszę Państwa. Tam zielone mają raje podatkowe i tam się oni dobrze czują, gdy nadaje Radio Locha. Tak. Radio Kręcite.